Dzień dobry, z tej strony Cyfer, a to jest The Binding of Isaac z modem na Pokémony. I dzisiaj mam dla was coś specjalnego, ponieważ zainstalowałem dodatkowego moda na Eevee. Więc zaczynajmy, słuchajcie. Dzień dobry, smacznej kawusi smakować musi. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. A, popiłem sobie kawusie, gramy dzisiaj Eevee, no i tak jak wam wspomniałem przed chwilą, jest to, słuchajcie, inna modyfikacja niż modyfikacja Pokémon, The Binding of Pokémon. Jest to modyfikacja dosłownie na samo Eevee póki co, no i dodaje ona nam właśnie tą postać, którą gramy dzisiaj, która ma ten specyficzny rodzaj ataku. Gramy Eevee, więc kurde bele, myślę, że wielu to się spodobało. Nie ma jednak, słuchajcie, Eeveelucji jeszcze na tej modyfikacji, bo jest ona w fazie beta testów, z tego co mi się wydaje i z tego co mi się udało odczytać. Więc jeśli oczekujecie Vaporeon na tej serii, bo jest najbardziej kompatybilnym Pokémonem, to niestety muszę was zawieść, ale póki co mamy tylko Eevee, który może ewentualnie się lekko wizualnie różnić poprzez różne przedmioty. Dodaję też kilka itemów związanych z Eevee, z tego co widziałem z opisu. Także to mogę wam od razu powiedzieć. No i standardowo przypominam, łapie w górę. Widziałem, że poprzedni materiał bardzo wam się spodobał, moi drodzy. Jeśli chcecie więcej modnego Isaaca, zmodowanego Isaaca, nie wiem, no po prostu modów do Isaaca, które bym wam prezentował, no to piszcie mi propozycje w komentarzach. Ja też, słuchajcie, przeglądam i mogę wam powiedzieć, że po tym jak zejdziemy już z Pokémonów, myślę, że jeszcze ewentualnie jeden materiał nas czeka. Albo i więcej. Zobaczymy, ilu się z was zadeklaruje, żeby chętnie obejrzało kolejny materiał z tego moda, powiedzmy, bo mamy jeszcze, wiecie, Groudony, kurde, te palki i tak dalej do przetestowania. Bo póki co, no to stestowaliśmy Arceusa, a dzisiejszy mod jest zewnętrznym modem, muszę wam powiedzieć jeszcze raz to. Ponieważ ten Eevee nie jest z tego moda, ten mod w ogóle chyba nie ma Eevee, z tego mi się wydaje. Psyfly, Jezus Maria, jaki dobry to jest familiar. Bardzo dobry start, słuchajcie. Potrzebny byłby mi tylko jakiś mocny damage up, bo damage to my mamy tragiczny, 3-0, no nie jest to za fajne. No, a ja stwierdziłem, słuchajcie, że takie połączenie modyfikacji będzie po prostu idealne. I tak jak wspominam, jeśli chcielibyście mi podesłać propozycje, bardzo miło, mile widziane jest, słuchajcie, podrzucanie modyfikacji dodających nowe postacie, nowe przedmioty, no i nowe piętra przede wszystkim. Widziałem, że tam propozycją jest The Binding of Undertale i myślę, że przetestujemy to po Pokémonach. Może w kolejnym materiale, a może za dwa. Nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie z samymi Pokémonami, bo szczerze mówiąc jestem ciekaw różnych z nich. Myślę, że przetestuję je sobie w czasie własnym, a następnie pokażę wam na materiale jak to działa, kurczę blade. Zrobimy sobie swoisty przegląd modyfikacji do Isaaca, bo wydaje mi się, że to jest w miarę fajny content. Tylko od razu mówię, żadnych bubi modyfikacji, moi drodzy. Przepraszam, ja rozumiem i tak dalej, że buba fajna sprawa i tak dalej, ale żadnych bubi modyfikacji prosiłbym mi nie podsyłać. Tak, nie, nie, tak moje Eevee pokazało. Raczej nie pod YouTube, raczej pod live'y coś takiego moglibyśmy zrobić, przegląd bubi, chociaż kurde, później dostać 18+ na live'ie. HP up, dobrze bardzo. Idziemy sobie na alternatywne pięterko. Oh. No i tak powiem wam szczerze, że spojrzałem sobie troszeczkę na różne modyfikacje, jeśli o to chodzi. Bo oczywiście ja również szukam, nie tylko czekam na wasze komentarze, ale ja również, słuchajcie, szukam różnych modów. I widziałem parę fajnych, dodających naprawdę sporo nowego kontentu. No i tak jak mówiłam, zamiar je sobie po kolei, bądź co, bądź powoli, przerabiać, powiedzmy, i w miarę wysycić się, kurczę, każdym modem. Pokémonowy mod, no mówię, oferuje nam zbyt niewiele, żeby zrobić z niego więcej niż 3 lub 4 materiały, bo de facto wiele z tych postaci to są po prostu postaci z Isaaca, z ewentualnie jakimś jednym zmienionym czymkolwiek. Uważam, że nie ma sensu robić, słuchajcie, 10 materiału. Okej, okay. Myślałem, że to będzie duch w wiaderku. Drugi, ale jednak nie. Że nie będzie sensu, słuchajcie, nagrywać 10 materiałów z walki różnymi Pokémonami, bo to będzie się niewiele różnić od samej podstawki. Ale na spokojnie, myślę, że jeszcze jeden materiał się pojawi. Wybiorę, słuchajcie, najlepszego Pokémona, no i zagramy nim. Lub też, jeśli wejdą Eeveelucje, no to spróbujemy zrobić sobie Vaporeona na naszym Eevee. Tak jest. Dobra, muszę uważać, kurczę blade, żeby nie obrywać. Psyfly akurat bardzo fajnie mi pomaga i to jest dobre. Dobra, mamy pigułę. TM-ka, Experimental Peel, Range Down, no nie cieszy mnie to. Dobra, mamy duchy. Ojojku. Dobra, Swifta musimy używać. Bardzo neutralny atak, musiałbym wam powiedzieć.
jeśli chodzi o Eevee, to jest atak typu normalnego, polegający chyba na specjalnym ataku? Boże, nie pamiętam, kurczę blade. Wiem, że teraz na Umbreonie mam ten sam atak na serwerze pokemonowym Uzachy. Prawdopodobnie kiedy ten materiał się pojawia, to jeszcze to trwa, bo obstawiam, że ten materiał wrzucę jako drugi po prostu jednego dnia. Jakoś tak ostatnio powiem wam, że nabrałem na podwójne filmy ochoty. Kurde, nie wiem, mam nadzieję, że wy się cieszycie z tego powodu. Widziałem, zresztą mówię po poksach, że kurde, materiał cieszył się naprawdę dobrym odbiorem. Wezmę zagadkowy przedmiot, to była bardzo dobra decyzja. Moje gwiazdki rozpadają się na jeszcze mniejsze gwiazdki. To jest dosłownie gwiazdkcepcja, słuchajcie. Dobra, uleczę się od tego. I mam 36% na Demon Deal. Holy moly. Nie wiem, czy chcę w ogóle iść na Demon Deal. To jest też najważniejsze pytanie. Dobra, obecnie biję trochę dodatkowych obrażeń dzięki temu. Dobra, trzeba uważać na randomowe spadające łzy. Ło! Było blisko nawet, szczerze mówiąc. Mamy coina przyczepionego do podłogi. I bierzemy sobie wszystko. Czy tu jest secret room? No jest secret room, no siemano, siemano. O, unknown! O kurde, unknowna to jeszcze nie widziałem. Wejdę do sklepu, słuchajcie, w ten sposób. Na cwaniaczka tak zwanego. Tyn, 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 tyrym. Notch pick pewnie. Spirit heart, jak znalazł? No i kurde, wyłazimy. Co tam unknown? A mogę cię na przykład tak... Żałosne. Żałosne, że nie mogę. Co my tutaj mamy? Rain Man. Dobra, panie cwany, kurde. O Jezu, oberwałem. Dobra, chyba lepiej będzie atakować tymi gwiazdkami. I za bardzo nie podchodzić do niego, bo... Psyfly mnie trochę broni chociaż, nie? A nie chciałbym, kurczę, stracić Demon Deal Chance. Dobra, panie kurde drogi. No i oberwałem, kurde. Da! Dobra, Giratin Deal. Siema. Co mamy? Łapkę Mew. Azazel Rage. Co czwarty pokój będę walił wielkim laserem. Niespecjalnie. Not expectly, że tak powiem. Chociaż, kurczę... Jedno i drugie jest ciekawe, że tak powiem, więc zadziałamy tak. Zrobię sobie Spirit Hearty. No, nie będę dealował na kolejnych piętrach najwyżej. Ale dobra, przemiana w Azazela. To nawet nie jest ona, to jest po prostu taki wystrzał, słuchajcie, co czwarte pomieszczenie. Myślę, że będzie spoko. Dobra, to muszę na spokojnie rozwalić. I w ogóle, wow, dostaliśmy, słuchajcie, familiara. I dostaliśmy prawdopodobnie tego familiara w związku właśnie z czym? Czy my go dostaliśmy przez to, że wziąłem... Co ja wziąłem, kurde? Łapkę Gapiego? Nie wiem, szczerze mówiąc. W związku z czym ty za mną... Gemlaj, Boże, nie pamiętam jak ten gremlin się nazywa. W związku z czym ty za mną, kurde, chodzisz, chłopie. Ależ pięknie się przemieniamy w ogóle, chcę stwierdzić. Z każdym pomieszczeniem coraz bardziej nabieramy barwy Umbreonowej. Dobra. Zagadkowy item. Okej. To była dobra decyzja. Mam piorunowe wystrzały. Pięknie. No i tym właśnie jest Azazel Rage. Jakbyście chcieli zapytać, jaki przedmiot cyfer sobie wziąłeś. No to dokładnie to, co przed chwilą widzieliście. Dobra, tutaj muszę sobie załadować wszystko. Bardzo ładnie czyści to ogólnie pomieszczenia, muszę powiedzieć wam. Bo te lasery dzięki, kurcze blade, mojemu itemowi się rozbijają. Dobrze. Tutaj jeszcze nie dostałem, niestety, Rage'a. Ale walczymy z wielką kupą. Więc nie robi mi to większego problemu. Raczej cię rozwalę bez większego właśnie problemu. Ciekaw jestem, słuchajcie, czy przemiana w Gapiego coś graficznie zmienia we mnie. Bo tak jak mówię, Eevee ma to do siebie, że jest tutaj bardzo, bardzo rozwinięty pod względem grafiki i wszelkich zmian graficznych. Dobra. Respie 2-3 ładunki. No i naprawdę idzie to świetnie, kurczę, muszę wam powiedzieć, ale wygląd też niczemu sobie. Dobrze, bierzemy Cracked Jack. Dostaliśmy ładowanie itemu. No nie bardzo, Gemini jest bardziej przydatny. I wziąłbym sobie to, Oculus Rift, kurczę blade. No pewnie. Pokój z lustrem jest tam, więc lecimy kurdebele jako duch, słuchajcie. Muszę teraz bacznie uważać, że tak powiem. Walka z bossem czeka nas jeszcze raz. Będę mógł oberwać tylko i wyłącznie jeden raz. Bo jak oberwę dwa razy, to niestety nasze podejście się skończy. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Chciałbym bardzo, kurczę...
A okej. No nie spodobało mi się to już. Poszedłem w ogóle nie w tą stronę, co trzeba, dobra. Auć. Dobra, the death card. Witaj kolego. Holy moly! Ja właśnie, słuchajcie, w miejscu, w którym stałem, zrobiłem dziurę. I to przyciągnęło ich do mnie. Oh fuck, dobra, muszę podwójnie uważać na bossie. Dobra, pięknie. Matko bosko, mega się wystraszyłem tego przed chwilą. Dobra. I teraz cyfer mega uwaga. Karta def. Dobra. Raz mogę oberwać. Bez paniki, cyfur. Nic się nie stanie, jak raz dostanę. Dobra, pięknie, ładnie. Udało się bez żadnych obrażeń. Oj, stapler! No nieźle, damage up, kurczę blade. Z tego co wiem, nasze pociski będą się teraz powiększać. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, wracamy, słuchajcie. Wracamy na standardowe piętro i idziemy dalej, szczerze mówiąc, bo... No raczej nie będę chciał robić The Mother na Eevee. Nie wiem w ogóle po co. Chyba, że są jakieś odblokowania. To się zresztą okaże, słuchajcie, po tym podejściu. Jeśli coś odblokuje, no to kurde, mi się wydaje, że Eevee może wejść do standardowej puli moich postaci na moim normalnym save'ie, szczerze mówiąc, tym naszym seriowym. W przyszłości na przykład. Także potraktujcie to jak wielki test. Czy Eevee ma, słuchajcie, jakieś unlocki? Tego nie wiem. Widziałem, że są jakieś temy proponowane. Ale jako tako tego nie sprawdzałem, żeby mieć troszeczkę niespodzianki razem z wami. Okej, z tego co widzę, prądem też bije mój kill off. Żałuję, że nie mam, kurczę blade, żadnej latającej przemiany akurat. Okej, ty jesteś niezniszczalny. Tutaj mamy za to jajka spawnujące. Dobra, siemano, hop-pipy? Bodajże wy się tak nazywacie. Dobra, laser, siemano. Dobra, in the womb będziemy mieli sklepy. Niechaj będzie, kurczę, i takie szczęście. Niech nam się zdarzą te sklepy, będzie można sobie je fajnie wykorzystać. Ale przepraszam bardzo, co to jest za brak muzyki tutaj? Oh shit. Dobra, keyfall. Nie wiem, kurczę, przeraża mnie brak muzyki w tej grze, naprawdę. Jest to konfundujące trochę, bo tu zawsze gra muzyka, nie? Dobra, czyli coś modyfikacja zepsuła, prawdopodobnie z tym piętrem. Dobra, pięknie. Kurde, chciałbym bardzo przemianę mieć w ten strzał Azazela na bossa, ale raczej mi się nie uda, bo teraz będę chyba w tym pomieszczeniu, nie? Nie, jeszcze jedno pomieszczenie i będę, dobra. Jest boss! Dobra, panie szefie, kurde, no to... Ho, Shiny Gyarados, no proszę. Pięknie i ładnie, że tak powiem. Do aszpitu raczej nie chcę iść. Mogę zajrzeć tutaj tylko. No i nie ma tutaj nic, co by mnie interesowało. Idziemy w dół, kurczę blade. Dzisiaj walki z The Mother nie mam zamiaru prowadzić. Dzisiaj idziemy, słuchajcie... Jeszcze zdecydujemy. Na Sheol prawdopodobnie, bo ostatnio chyba The Chest było. Co było na poprzednim materiale z Pokémonów? No ja nie pamiętam niestety, muszę wam powiedzieć. Okej, Claymany. Bardzo dziwna muzyka, muszę powiedzieć. Kurczę, z jakiej to części leci? Ja generalnie powiem wam, że teraz bardzo trzymam się w klimacie Pokémonów. Jeśli o mnie chodzi. Muszę wam prawdę powiedzieć. Teraz kurde i serwer Pokeminecraftowy. I Pokémony tutaj. I Pokémon Go jeszcze gram. Kurde lebele. Ale Pokémonów nigdy dosyć, nie? I jeszcze kolekcja moich kart, kurde. Dobra, Marowaki, Cubony czy inne. Ho-Oh. O, planetarium, Terra. Czy Terra nie powinna działać w ten sposób, że my strzelamy takimi głazami? Nie wiem, kurde, wiem, że jestem Shiny Eevee w tej chwili bardziej. Aniżeli normalnym. No kurde, zamieniłem się w Shiny, nie? Dobra, bierzemy bombki. A, otworzymy sobie. A, kupsko. Ale Kasiora się zawsze przyda, na kolejnym piętrze będzie szansa przynajmniej, że w sklepie wydamy. Ło! To nie było mądre. Dobra, Spirit Heart, Kasiora.
Dobra, glizdy wyskakują z ziemi. Pięknie, ładnie. O! A gdzie pan kurde bele chce iść? Siema. Mister Mi. Koło karto, proszę. The Stars mamy w takim razie. Oho, to chyba są te grzybogłowy. Oki dołki. Bambi dołki. O, Alolański miał był, no proszę. Niesamowite jest dla mnie, słuchajcie, ile tutaj jest rzeczy. Zekrom kart. Ho, ho. Zwiększenie damage'a, bardzo dobrze. Muszę uważać, bo on później też może walnąć we mnie laserkiem. Więc muszę go szybko rozwalić, zanim zdąży... O, się przełączyć właśnie mniej więcej chyba w ten tryb. Dobra, pięknie. No i mamy, słuchajcie, pomieszczenie, do którego chcemy iść na pewno. Tears Apic. O Jezu, wziąłbym dwa itemy chętnie, ale wezmę, wiecie co? Wezmę to na pewno. Bo ten item gwarantuje mi to, że jeżeli otworzy się Devil Room, to otworzy się również Angel Room na tym piętrze. No a to jest chyba lepsze, nie? Niż pojedynczo, że tak powiem, jeden z nich wybierać. Będę mógł sobie pójść do Angel Roomu teraz przynajmniej. Bo z racji, że do Devil Roomu wchodziłem, to nie bardzo bym mógł. O Jezu, Trubbish! No proszę, nie wiedziałem, że ten Pokémon już jest w tej modyfikacji. Powiem wam, że zacząłem sprawdzać po trochu stronę odnośnie moda, kurczę, blade pokemonowego, bo chciałem się sam dowiedzieć, co jest. Powiem tyle. Ta strona jest mega biedna pod względem zawartości informacji i rozbudowy jako takiej. I faktycznie rozwalam te skały. Swoją drogą, to oznacza, że co któryś mój atak uderza mocniej, bo te skały mają coś takiego w sobie, że niektóre ataki biją mocniej, niektóre słabiej. Nie pamiętam, jaka jest szansa na uderzenie trzykrotnie mocniej bodajże? Nie wiem, coś takiego mi się wydaje, że zasłyszałem na temat tego przedmiotu. W każdym razie, jak mam bić mocniej, to czemu nie, nie? I taki trochę hyper beam, kurde, robię. Dobra, full health, bardzo przydatny oczywiście, kappa. Dobra, o Jezu, muszę uważać. Dobra, wszystko wyczyszczone, pięknie, ładnie, wchodzimy. To chyba była Altaria. Co to jest za karta? Aha, dobra. No niech będzie, może za chwilę poogram na niej. Dun, 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 dun. W ogóle, tak a propos walki z matką, wpadłem na jeden pomysł, słuchajcie, co ty myślicie, że gdyby zamiast matki Mr. Mime się pojawiał? Tak bijąc do matki Ashaketchama. Dobra, pójdziemy sobie do góry, słuchajcie, dzisiaj. Spróbujemy co nieco. W ogóle nic się nie odblokowało, szkoda. Śmiałbym się, jakby się szło, nie? Evil Tal Card, czyli mamy... The Death? Chyba dobrze pamiętam, że to jest The Death, nie? Kolejny Evil Tal, dobra. Dobra, zostawię sobie tyle może, żeby wiecie co, zagrać w razie czego sobie w sklepa skorzystać. Ja w tym czasie zerknę tutaj. Mamy tutaj Mr. Meg, mamy kurde HP up, a mamy... Wow, Mushrooma mamy, no ale... Nie, moi drodzy, szczerze, idziemy na Wumby. W Wumbach może być sklep, to tylko taki plus jest. Nie chcę nic tamtego, kurde, jesteśmy shiny, kurde, Eevee. Nie zmarnujmy tej szansy. Poliwagi, kurde, lebele. Bardzo ładna tekstura, muszę powiedzieć. O! A ty jesteś bardzo ciekawy, no more spikes. Będę mógł wejść bez problemu do Kers Room, tylko muszę chyba najpierw wyjść. Dobra, Dunsparce, albo Dunsparce nawet. Dokładnie, nie ma kolców. Ta-dam! Upa. Super trinket generalnie, nie? Że można wejść kurcze blady do tego i nie oberwać. Naprawdę polecam. Aczkolwiek w tym wypadku mega, mega nieprzydatne to było. Dobra, tutaj mogę jedynie czaszki rozwalić. Okej. Okay. Soul of Blue Baby. Dobra. Hu. Jest mój sklep wymarzony. Pięknie, ładnie. Czego mamy? Judasa. Okej, okay, nie wiem, czy to Book of Baal nie zrobi. Kupon. A z chęcią wezmę. W razie Demon Dealer też, no nie, no ja będę szedł szczerze mówiąc, słuchajcie, między nami. Jeśli będzie opcja, to idę do Angel Roomu. Mam 67% szans.
Nie brałem czerwonych serc żadnych po to, żeby to w razie czego, kurde, nie stracić tych szans. To raczej bez problemu. O kurde, prawie straciłem serce. O Jezus, trujące poksy. Jakaś deewolucja, kurde, tutaj zaszła normalnie przed chwilą. Dobra, idziemy tutaj. Dobra, muszę podwójnie uważać, bo kurde, oni eksplodują mnie przy wejściu niektórzy. Dobra, pięknie, ładnie. Fajnie, że te laserki bardzo dobrze czyszczą pomieszczenia. Bo bałbym się, że kurde, ale coś mi, słuchajcie, zrobi krzywdę, nie? A tak sobie, kurde, korzystam bez większego ryzyka, tak szczerze mówiąc, z tego. Dobra, będę szybciej strzelał. Pojedynczo, kurde, levele. O, matko boskowidzowie, trzeba będzie, o Jezu, coś zjeść po dzisiejszym materiale normalnie, powiem wam, bo jestem jeszcze przed obiadem. Tak, o, opowiem wam taką historię. Dzisiaj jeszcze, kurde, nie wiem, co na obiad zjem. Nie wiem, co zjem. Dobra, wybuchające mózgi. Dobra, dwa razy Fallen. Item z Devil Roomu za darmo. Było nawet blisko, ale fajnie. Dostaliśmy przynajmniej itemik. Tu nie ma przejścia, ale idziemy do Angel Roomu. Tears Epic. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Siema Hołoch, by the way. Blackheartik, no proszę. No i kurde, żeby jak najwięcej ugrać tutaj. No i pusta, nie? Ty się już odnowisz, czy nie? Kumplu drogi, odnów się, kurde, no please. Nie odnowisz się, co? Szkoda. No dobra, całe piętro za nami. Idziemy, kurcze blade, na walkę z serduchem. Niam, niam. Kawusia, słuchajcie, popijana jest normalnie do materiału. Trwały damage. A, w sensie damage up tak długo, jak noszę ten trinket. Bardzo mi się to podoba. Mamy, by the way, bardzo fajny damage już teraz. A Tears to już nawet nie mówię. Tears to, słuchajcie, jest... 5.01. Wyszliśmy o 0.01, słuchajcie, Tearsa. Powyżej standardowego, muszę wam powiedzieć. Czyli jakiegoś Tear Delaya dostaliśmy. Co za przedmiot, kurde, zrobił mi tu Tear... Ała. Czy ja mam znowu pół serca? Nie, raczej mam dwa serca, czy coś takiego. Jeśli bym klikał, słuchajcie, to jestem w stanie strzelać prawie ciągłym promieniem. Niesamowita sprawa, dobra. Ostrożnie przy tych skałach, bo one mogą pęknąć. Dobra, mantaje, pięknie, pięknie. Nie interesuje mnie, co tam było. Kurczę blady. Oła! No właśnie o tym mówiłem, że trzeba uważać. Pryszcze. To będzie prawdopodobnie Polyphemus. Dokładnie. Sądząc po wyglądzie. I dźwiękach zresztą też. O nie, nie przejdę tutaj już. Dobra, oczy rozwalamy w pierwszej kolejności. No i matka raczej, a serce matki nie jest problemem. No bo mamy, kurde, przede wszystkim czarne dziury, po drugie mamy Psyfly'a. Więc wszystko i wsysamy, wyrzucamy. You may won! The Pet Eevee, okej. Okay. Haszyk, siema. No, brzmi to jak challenge, słuchajcie, dla mnie. Walka z Wailmerem? Czemu nie? BFF. Powiększamy naszą muszkę. Bierzemy sobie 9k volt. Za darmo biorę baterię. Health up, okej. Okay. O nie, zespół R. Znowu zabłysnął, kurde, levele. Co my tutaj mamy? Mamy... Viagro, dokładnie. Okej, okay, jest crowd space. Proszę, jakiś fajny item daj. Albo black market, Mamy black market, moi drodzy. I mamy w nim... Chłopsko. Same beznadziejne rzeczy. A czym ty jesteś? Czy to jest po prostu jedna ze statuetek? Chyba tak. Ale kupsko, szczerze powiem, broken stopwatch, mogę to wziąć. Jeśli by zadziałał jakimś przypadkiem, to mamy easy robotę. Charged baby. Nie, to kurde, raczej z reszty itemów nie skorzystam. Szkoda HP, szczerze mówiąc. No ale dobra, broken stopwatch, jeśli by się włączył na pomieszczeniu z haszem, no to ma to sens. Jak się nie włączy, to raczej nie, dobra. Chciałem spróbować, słuchajcie, klucze dostać. Nie dostałem, wchodzimy. Chyba walniemy teraz dokładnie
naszym promieniem dodatkowo. My jeszcze laserami walimy mimo tego, że ładujemy to. Wow. Niesamowita rzecz. Szkoda, że nie mam Bloody Rage'a, kurczę, powiem wam. Jak wiem, Shiny Eevee. Dobra, Haszyk, kurczę, blade, przechodzi w Wailmera. I w sumie mogę stanąć sobie tutaj, bo nawet jeśli coś wystrzeli, to Psyfly powinien na tyle wyrobić, żeby nic mnie nie walnęło, nie? Zasysamy do tego ziomeczka, do środeczka oczywiście, bombki. Pyk, pyk, pyk. Psyfly zarąbiście, kurde, działa. Jezu, gdzie ta bomba poleciała? To ja nie wiem. Ciekawe, czy tak zadam więcej damage'a. Tak, chyba szybciej schodzi, niż jak trzymam. Nie wiem, kurde. Jak będzie mnie palec bolał, to nie będę tak klikał, ale dopóki mnie palec nie boli, mogę tak robić. Dobra, muszę uważać na te kurde bele pociski, co mnie wyminęły. Bo akurat one niestety to mogą mnie trafić, jak zaginają się przez czarną dziurę. 8 damage'a. No nie powiem, że mam jakiś fenomenalny damage na walkę z Haszem. Oj, Wailmer, Wailmer. No i co z ciebie kurde wyrośnie, chłopie, no? Nic z ciebie nie wyrośnie, bo cię tu rozwalę. Łatwo z tobą. Dobra, niech tu mi zasysa kurde pociski, a co tam? Psyfly, jakbyś mi tak pomógł, byłoby uroczo. Dobra, ojojku. Uhuhu, muszę trochę jednak nawigować tutaj, powiem wam, bo to zakrzywienie czarną dziurą niestety powoduje, że no niektóre pociski są za blisko mnie. I Psyfly za wolno reaguje na to, nie? Dobra, Psyfly, weź za mną, proszę, leć. Dobra, może bym sobie tutaj kurde bele podładował trochę, cyk. Oho. No to, żebym się kurde władował. Goldaki. Dobra, zrespiłbym sobie czarną dziurę przy tobie, to będę tutaj mniej więcej bezpieczny wtedy. Teraz będziesz promieniem z góry walił? Jeszcze nie. Dobra, Psyfly. Co to było? No kurde, jeden HP mi zostało. Ale kupsko, halo. No nie, no i ty jeszcze będziesz mi tak walił, kurde, tutaj? Psyfly, weź mnie broń czy coś. No i kupa, i padłem, no ale dobra, no. Ugly plus, brzydki plus mnie rozwalił Wailmer. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie, co myślicie, słuchajcie, o modzie na Eevee i czy chcielibyście zobaczyć Eevee na naszym standardowym save'ie w przyszłości. Jestem ciekaw. I dajcie mi znać, którego Pokemona jeszcze chcielibyście zobaczyć w tej serii. Co? Do zobaczyska, moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Cześć.